Cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku. Tak, jak macie w tytule w miniaturce, długo chyba wyczekiwany odcinek. Mini domek. Coś ciekawego. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj, może coś się pali. Dzisiaj przedstawię wam mini domki jednak. Dzisiaj przedstawię wam, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery mini domki w jednym odcinku. Wiecie co, ja sobie te dźwięki wyłączę, ponieważ nie lubię jak się sam dźwięk ognia tylko włącza. Więc, dobra, mamy pierwszy nasz domek, który jest wymiarów. I teraz nie wiem, czy to jest 3 na 2 na 1. Czy 1 na 2 na 3. Więc słuchajcie, tak wygląda pierwszy domek i to jest mój najgorszy domek, więc zaczynam od najgorszego domku. Jeszcze mamy tam 3 domki, które są według mnie dużo lepsze. Ale okej. Jak wygląda ten domek? No cóż, takiego małego domku jeszcze nie wybudowaliśmy. Co mam na zewnątrz? Mapa, ramki. Kolejne ramki, tu mamy całą zbroję. I mamy drzwi. Z tej strony również powinno być wejście, z tamtej drugiej, ale już git, okej. Wbijamy i słuchajcie, mamy coś takiego. Co my w tym domku mamy? Niestety tutaj nie mamy łóżka, jednak pojawi się dzisiaj domek o takich rozmiarów, którym jest łóżko, więc zaraz zobaczcie jak to będzie się prezentować. Dobra, okej. Co my tutaj mamy? No dobra. Mamy kowadło, crafting table, piecyk i tutaj znajduje się ender chest, czyli mamy crafting, skrzynkę, piecyk i kowadło. Czyli najważniejsze według mnie rzeczy, chociaż nie ma łóżka. Łóżko możemy sobie wziąć ewentualnie z tej ramki, ale... ale nie, to jest słabe. Tak, więc ten domek jest rzeczywiście słaby i nawet zastanawiałem się, czy by go nie usunąć, że jeśli chcemy wyjść, klikamy w ten przycisk i możemy sobie wyjść na boki. Więc domek jest całkiem bezpieczny, ponieważ nikt nam tutaj nie wejdzie. Żaden mob oczywiście, bo gracz może sobie wcisnąć oczywiście przycisk na zewnątrz. Ale tak czy inaczej jest tutaj dość bezpiecznie. O kurde, co za przestrzeń. Dobra, wychodzimy stąd, słuchajcie. Idziemy do kolejnego domku. Lecimy tutaj tą drogą. Boże, myszka mi szaleje. Taki sam, tylko z łóżkiem. Dokładnie tak, słuchajcie. Prawie taki sam. Zaraz wam pokażę, dlaczego prawie. Uwaga, to jest domek. Zobaczcie, jakie rozmiarów. Który ma w sobie łóżko. Dokładnie tak. I, dobra, jak do niego wejść? Czekajcie. Tak? Nie. Kurde. Tak? O Jezu, latam. No nie. Dobra, okej. W takim razie, znaczy, do tego domku można wejść. Jak widzicie, w środku mamy łóżko, skrzynkę Ender Chest i crafting table, więc dużo mniej rzeczy niż w tamtym domku. Jednak to łóżko tutaj się znajduje i można się w nim bez problemu wyspać. Dobra, słuchajcie, jak wejść do tego domku? A no tak. Tak i tak. I jesteśmy w środku, jak widzicie. Kurde, magia, magia, no. Uważam, że jest to chyba jeden z najlepszych domków. Chociaż później powinno, może będzie jeszcze coś lepszego, to już wy ocenicie, jak to będzie po prostu wyglądać. I te wszystkie domki macie do pobrania w opisie. Dobra, słuchajcie, jak widzicie mamy przestrzeń, możemy sobie tutaj stanąć w tym domku, możemy się wyspać. Okej, ale nie będę teraz tego robić. I możemy sobie wejść do naszej skrzynki i skraftować coś, więc bardzo mało możliwości, ale tak czy inaczej jest. Dobra, co tu jeszcze jest? Tu są wszystkie przedmioty, które... na przykład kowadło. Pomyślałem, że jak meble się nie zmieszczą, to można je dać w ramki i można sobie po prostu gdzieś tam położyć i znowu wsadzić. Ale, jeśli chcemy wyjść z tego domku, no jest mały problem, jak widzicie. Bo się nie da. Dlatego musimy mieć tę łódkę. O kurde. Tio, tu łódka mi tam uciekła chyba. O, shit. Ona była bliżej. O kurde. Dobra, możemy zawsze łóżkiem wyjść, ale ta łódka powinna być troszkę bliżej, czyli na tej kratce i wtedy moglibyśmy kliknąć i po prostu przedostać się do tej łódki. Dobra, idziemy dalej. Kurde. Idziemy dalej. Może zmniejszmy domek o dwie kratki. No tak, to byłby hardcore. Zobaczmy, co tam jest. Ładna okolica, co? Dobra, idziemy dalej. Idziemy tutaj. I zobaczcie. Oto jest domek 1 na... 2 na 1, tak? Tak? Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery. 2 na 2 na 1, wybaczcie, Boże. 2 na 2 na 1, czyli no coś. Coś niesamowitego wręcz, ale jak tam wejść? Słuchajcie, aby wejść do tego domku, musimy wsiąść do tej łódki, patrzcie. Okej, jesteśmy w łódce i teraz tą łódkę mamy ustawioną w taki specyficzny sposób, że mamy dostęp do tych wszystkich rzeczy, które są tutaj. Czyli crafting, piecyk i ender chest. To jest wszystko, co w tym domku się znajduje. I tak naprawdę, już nie wiem, czy to mogę nazwać domkiem, ponieważ...
No, wygląda to jak wygląda, nie możemy tak naprawdę do środka wejść. Mam tutaj zbroję, mapę, miecz i drugą część zbroi. No i to już jest raczej taki po prostu fan-made dla Beki zrobiony domek, ponieważ no... Te raczej mobki będą nas atakować tutaj. Jeszcze nie sprawdzałem. Ale tak czy inaczej no jest. I słuchajcie, przechodzimy do czegoś jeszcze. Tutaj. A może zmniejszmy jeszcze o 3 kratki. 1 na 1 na 1? No, powiem wam, że... Nie. Nie, domek na 1 na 1 na 1 jest niemożliwy, słuchajcie, więc jest dla Beki zbudowany crafting table z dywanem i z jakimiś ramkami. Niestety domku 1 na 1 nie można zrobić, nie można zrobić już domku, według mnie, 2 na 2 na 1. No chyba, żebyśmy coś tutaj wywalili stąd, na przykład tą skrzynkę. Wtedy można byłoby rzeczywiście wejść, ale co nam po craftingu i piecyku, który możemy sobie postawić gdziekolwiek. Więc według mnie najlepszym domkiem, który jeszcze jest jako taki możliwy do zagospodarowania, no to ewentualnie 2 na 2 na 2 albo 3 na 3 na 3, ponieważ no te domki to już lekka przesada. Ale chciałem wam takie coś zaprezentować, chciałem wam pokazać, że może ewentualnie wpadnę jeszcze na jakiś pomysł. Ale powiem wam, że bardzo, bardzo ciężko. Naprawdę, te domki są dość trudne do zrobienia i znowu nie wyjdziemy. Kurde. No nic, musimy coś zniszczyć. Okej. Dobra, jeśli chcecie te domki, macie w opisie do pobrania, macie link. Wystarczy, że wejdziecie na moją stronę i możecie sobie te domki pobrać. Napiszcie w komentarzach, który domek wam się najbardziej spodobał z tych wszystkich tutaj wymienionych. I słuchajcie, niedługo będę miał dla was pewien taki mały, no nie wiem czy to nazwać konkurs, czy może zabawę, więc śledźcie mój kanał na bieżąco. I to będzie zabawa dotyczyła właśnie, będzie dotycząca tych domków małych, tak. Więc zobaczcie, może będziecie musieli coś zbudować, może będziecie musieli coś zaproponować. Zobaczymy jak to wyjdzie, na razie jeszcze się zastanawiam nad tym konkursem. Konkursem zabawą, o, okej. No dobra, w takim razie nie wiem, czy jeszcze pojawią się jakieś odcinki z mini domków, może z troszkę większych, na przykład 7 na 7 na 7, 8 na 8 na 8, bo czemu nie, ale z tych mniejszych raczej już sobie odpuścimy na razie, ponieważ chyba nie ma możliwości zbudowania jeszcze czegoś mniejszego. Dobra, w takim razie przedstawiłem wam 4 domki, tak, o ile się nie mylę. I więcej już dzisiaj dla was nie mam. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych materiałach. I zapraszam również do innych domków. Cześć!